Witam, panie i panowie, Sol Vidro z tej strony waszych ekranów. Warner Bros. Interactive zapowiedziało właśnie Śródziemie Cień Wojny Definitive Edition. Zgodnie z nazwą, ta wersja gry będzie zawierać wszystkie poprawki oraz DLC wypuszczone od czasu zeszłorocznej premiery. Co ciekawe, na płycie, którą zakupimy, znaleźć można będzie jedynie podstawową grę, a wszystkie dodatki trzeba będzie pobrać z internetu. Jest to o tyle intrygujące, że większość tego typu edycji mieściły wszystko na jednym nośniku, jak Divinity Original Sin czy Tomb Raider z 2013 roku, lub miały w zestawie więcej niż jedną płytę, jak kompletna edycja GTA 4. I choć można by rzec, że w dobie ogólnie dostępnego internetu to nie problem, to jednak chciałoby się dostać wszystko naraz w pudełku. Zanim zdecydujecie się zainwestować swoje pieniądze w tą wersję, pamiętajcie, że w sieci dostępne jest darmowe demo do sprawdzenia. Shadow of War nie jest jedyną produkcją wymagającą ściągnięcia dodatkowej zawartości na premierę. O ile w przypadku drugiej części Cienia Mordoru dostajemy grę razem z DLC, to o Spyro Reignited Trilogy już tego powiedzieć nie można. Dzięki informacji zawartej na głównej stronie gry dowiadujemy się, że w pudełku na płycie znajdziemy jedynie pierwszą grę, czyli Spyro the Dragon. Dwie pozostałe, to jest Spyro 2 Riptos Rage i Spyro the Year of the Dragon, będzie trzeba razem z Day One Patchem ściągnąć z internetu w dniu premiery. Należy przy tym pamiętać, iż poprzedni remake od Activision, czyli Crash Bandicoot Insane Trilogy, zawierał na płycie wszystkie trzy gry. Sam wydawca zabrał głos w tej sprawie, mówiąc, że teraz pobieranie zawartości i Day One Patchy to codzienność i nie widzą z tym żadnego problemu. Och, Activision... Współzałożyciel i prezes Tesli Elon Musk spełnia marzenia i w następnej wersji oprogramowania oznaczonego numerem 9.0 udostępni możliwość zagrania w wiele klasyków Atari w autach swojej firmy. Choć dokładna liczba nie jest jeszcze znana, to wymienianymi pewniakami są Tempest, Missile Command i Pole Position, a dodatkowo wiele więcej. Musk nawołuje wszystkich chętnych do rozpoczęcia kariery w branży od składania swoich CV do Tesli, gdyż jak sam twierdzi, zamierza zrobić z samochodu tak dobre źródło rozrywki, jak to tylko możliwe. Miejmy jednak nadzieję, że w gry będzie można grać jedynie po zaparkowaniu i zaciągnięciu ręcznego. Kolejnego ciekawego odkrycia dokonał jeden z użytkowników Reddita. Dr. Manhattan umieścił na forum zrzut ekranu z intra Assassin's Creed 3, w którym pojawiają się trzy intrygujące symbole. Znaki te to kolejno oko Horusa, grecka litera Omega i rycina Tori z japońskich kaplic Shinto. Po krótkim przyjrzeniu się symbolom uznano, iż mogą one zdradzać okresy w historii, w których rozgrywać się będą kolejne części serii. Egipski hieroglif byłby Assassin's Creed Origins z zeszłego roku, Omega to Odyssey wychodzące w październiku, a japońskie Tori oznaczać by miało feudalną Japonię, o którą część fanów prosi od jakiegoś czasu. Rzecz jasna, nie jest to pierwszy taki przypadek, gdyż w artbooku z Black Flag możemy znaleźć tokijską świątynię Sensoji razem z paryską katedrą Notre Dame i londyńskim pałacem Westminster, które korespondują odpowiednio z Assassin's Creed Unity i Syndicate. Oczywiście tego typu gdybania to nic nowego, wszystko to może być jedynie dziełem przypadku, chociaż biorąc pod uwagę, jak bardzo rozwinęła się seria przez lata, niczego nie można wykluczyć. W końcu, kto by się spodziewał, że chińska asasynka Xiao Jun, pojawiająca się w krótkometrażowym filmie Embers, dostanie własną grę? Z mojej strony to wszystko na dzisiaj, dajcie znać, co was zainteresowało, jeśli zdarzyło się coś według was ciekawego, co nie znalazło się w dzisiejszym odcinku, również się tym podzielcie w komentarzach. Tymczasem ja jestem Sol Vidro, do usłyszenia.